Dziękujemy. W dniu 30 maja metropolita Lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji Charytatywnej Kirche i w seminarium św. Józefa w Brzuchowicach. Podczas tego spotkania delegacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie pod przewodnictwem prezesa Fundacji Papieskiej Reginy Lynch, w skład której wchodzili przedstawiciele Brazylii, Chili oraz Niemiec, a także Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Boliwii i i Holandii mieli okazję bliżej poznać sytuację i wyzwania, jakie wojna stawia przed Kościołem i całą Ukrainą. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki mówił o posłudze księży i sióstr zakonnych w czasie wojny, o procesie formacyjnym w seminarium duchownym, a także opowiedział o specjalnej posłudze wśród uchodźców, posłudze kapelanów wojskowych i służbie społecznej rzemokatolików w czasie wojny. Następnie dobroczyńcy odwiedzili dom Miłosierdzie dla osób starszych i chorych w Brzuchowicach, którym opiekują się siostry świętego Józefa i mogli porozmawiać z podopiecznymi domu, wśród których są także uchodźcy, którzy stracili swoje mieszkania przez wojnę. Na zakończenie spotkania metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wyraził szczerą wdzięczność organizacji kościołowi w potrzebie za wieloletnie wsparcie archidiecezji lwowskiej. Ponieważ od ponad 30 lat Kirchej Not wspiera projekty i inicjatywy duszpasterskie na poziomie parafialnym i diecezjalnym, pomagając finansowo zgromadzeniom zakonnym i seminarium w procesie formacji i nauki, przedstawiciele organizacji Kirchei Not zapewnili o dalszej pomocy i modlitewnej pamięci kościoła w Ukrainie. Osobna delegacja pomoc kościołowi w potrzebie spotkała się z koordynatorem i kierownikiem pomocy psychologicznej w archidiecezji Lwowskiej, księdzem Olegiem Salomonem. Następnego dnia delegacja Kirche Innot odwiedziła klasztor sióstr benedyktynek w Sołące oraz egumeniczne centrum miłosierdzia imienia błogosławionej siostry Bernardyny Jabłońskiej, gdzie siostry Albertynki służą bezdomnym kobietom i ofiarom wojny. Jestem wdzięczny za ten projekt wsparcia dla naszych psychologów, którzy pracują przy naszym duszpasterstwie generalnym w ośrodku wsparcia duchowego, psychologicznego i psychologicznego i psychoterapeutycznego. Ten projekt finansowy ma na celu wsparcie pracy naszych psychologów i psychoterapeutów, co jest dziś bardzo ważne. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia osobom, które doświadczyły stresu, traumy, strat w wyniku trwającej wojny w Ukrainie. Może przywitajcie naszych gości o